Mam talent, czyli co ty wiesz o Euro 2012? Cudowne nagrody, wspaniałe interaktywne sytuacje, rozszerzające naszą świadomość i wiedzę. Wszystkie szczegóły zna mój sceniczny kolega agent Tomek, czyli Paulus. Przywitajmy go wielkimi brawami. Drodzy Państwo, przed nami dzisiaj niezwykłe wrażenia, a mianowicie mecz Anglia-Ukraina i Szwecja-Francja, ale to wieczorem. Natomiast teraz przechodzimy do konkursu, w którym do wygrania są albumy Panini, ufundowane przez Bank Pekao S.A. Te konkursy dzisiaj jeszcze będziemy kilkakrotnie powtarzać, w związku z czym za godzinę, za dwie godziny również odbędą się konkursy. Kto z tych licznie zgromadzonych tutaj ludzi przed sceną nie zdąży załapać się na konkurs w tej chwili, to załapie się na pewno za godzinę, mówiąc inaczej, będzie mógł brać udział w konkursie za godzinę czy też dwie. Widzę małego obywatela. Czy mały obywatel by chciał brać udział w konkursie? To zapraszamy. Trzeba pójść dookoła wzdłuż sceny i skręcić w lewo. Brawo, brawo za odwagę cywilną. Robimy dla maluchów totalnych, także uzbrójcie się w cierpliwość. A czy pan tam, ten chłopczyk w sweterku, może brać udział w konkursie? To zapraszamy tam, tak samo prosimy, szybciutko. A my żegnamy Wejherowo. Wejherowo, do widzenia. Dziękujemy ekipie z Wejherowa za wspaniałe akcje sceniczne. Poprosiłbym pana DJ-a, aby pokazać, jak wygląda. Proszę wyjąć, podtrzymać nieruchomo, tak aby kamera sfilmowała kostkę i album. Podtrzymać nieruchomość. Natomiast za chwileczkę już przed Państwem informacja, obsesja. Zanim nasi konkursowicze dojdą, robimy w tej wersji dla młodszych dzieci, potem zrobimy dla starszych, a trzeci dzisiaj powiedzmy, że dla dorosłych. Absolutnie. Zresztą zobaczymy, tak, ile osób będzie chętnych. Już za chwilę formacja obsesja, to są polscy Beatlesi, przeboje legendarnych The Beatles w oryginalnych wersjach i aranżacjach, The Shadows, klasyków rock'n'rolla oraz kompozycje własne, klimatem nawiązujące do lat 60. i 70., lecz z nowym, nowoczesnym brzmieniem pozwolą wam zakosztować magicznej atmosfery tamtych lat, jak również dobrze się bawić przy akompaniamencie współczesnego pop-rocka. Obsesja to naturalny i spontaniczny kontakt z publicznością rodzimą i zagraniczną. Podczas Międzynarodowego Tygodnia Beatlesowskiego International Beatle Week 99 w Liverpoolu Obsesja, pierwszy polski zespół w historii festiwalu, jako jedyny z 34 zespołów z całego świata grających piosenki Beatlesów, Obsesja poproszona została o włączenie do programu również piosenek własnych ze względu na ich beatlesowski charakter. Obsesja dała w Liverpoolu 7 koncertów, w tym 2 w legendarnym The Cavern Club w kolebce The Beatles. Miejsce narodzin brytyjskiego rocka. Z wyprawy do Liverpoolu śladami The Beatles przez Hamburg i Londyn powstał film dokumentalny dla telewizji polskiej w reżyserii Jacha Paszkiewicza. Brawo dla formacji Obsesja, która brawo, już niedługo na scenie, już niedługo. Proszę Państwa, gra tutaj nasz kaszubski Paul McCartney i John Lennon oraz Jimi Hendrix i Mira Ziemińska, Cygietyńska w jednym. Mój kolega z wojska, z więzienia, z podstawówki, z porodówki, Kuba, który w odróżnieniu ode mnie, ale podobnie jak zespół Kombi, ma magistra Uniwersytetu Gdańskiego. Tego magistra ma też Nergal. Ja go nie mam. Nie ma go Aleksander Kwaśniewski, ale ten młody mężczyzna, który przyszedł z żoną, z dzieckiem, z kolegami, z podwórka, ze szkoły, ma magistra i szacun dla niego Żółwik. Kuba Żółwik. Bardzo proszę, no i są zawodnicy. Panie Pawle, poproszę o zapisanie, jak się nazywają zawodnicy, jak mamy na imię i skąd przyjechaliśmy. Mikołaj Wojciechowski z Sopotu. Mikołaj z Sopotu. Brawo. Oraz? Krzysztof Biernat z Gdańska. Oraz Krzysztof z Gdańska. Pytania dla was są następujące. Może zaczniemy od Mikołaja. Mikołaja z Sopotu. Tak, dokładnie. Był Biernat z Lublina. A to jest Mikołaj z Sopotu. Ja z Lublina, ty z Lublina, taka tego jest przyczyna. Jak nazywa się stadion w Gdańsku? Nazywany jest A. Złotym, B. Koralowym, C. Bursztynowym. Bursztynowym. Bardzo dobra odpowiedź, drodzy Państwo. Bardzo. Brawo, wspaniały, światła, cudowny. Światła, młodzież. Proszę plusik zapisać. Zrobiłem to. Teraz dla gdańszczanina pytanie. Uwaga, flaga Hiszpanii jest prostokątem podzielonym na 3 poziome pasy w kolorach. Czarny, czarny, czarny to odpowiedź A. Odpowiedź B.
Czerwony, żółty, czerwony. Odpowiedź C. Fioletowy, fioletowy, fioletowy. B. Bardzo dobra odpowiedź. Brawo, jak widzicie Państwo, pytania są odpowiedź. Niezwykle trudne, niezwykle. Dalej. Mikołaj z Sopotu. Jak ma na imię Ronaldo? Odpowiedź A. Lech Wałęsa. Odpowiedź B. Lech Wałęsa. Odpowiedź C. Cristiano. Cristiano. Bardzo dobra brawo, odpowiedź. Lech Wałęsa, oczywiście. Bardzo dobra brawo, odpowiedź. Zgadłeś, Mikołaju. Lech Wałęsa, Cristiano Ronaldo. Brawo. Lech ma na trzecie. Uwaga, dla kolegi z Gdańska z kolei kolejne pytanie. Jaki hymn jest grany jako pierwszy podczas spotkania piłkarskiego? Odpowiedź A. Gospodarza. Odpowiedź B. Gościa. Odpowiedź C. Obu naraz. Gościa. Bardzo dobra odpowiedź, drodzy Państwo, brawa. Nie mam pytań. Obaj, genialnie, genialnie. Obaj mają po dwa plusy. W proszę związku Państwa, z tym... dwa plusy dają w sumie cztery plusy. Podzielę na dwa, to znów daje dwa plusy, co między innymi oznacza tyle, że obydwaj byli wspaniali, cudowni, niesamowici, niezwykle zaangażowani, merytorycznie przygotowani. Już dziś wiadomo, że ci młodzi mężczyźni przed udaniem się na strefę kibica byli przez dwa tygodnie na obozie kondycyjnym na Pustyni Błędowskiej, gdzie przez dwa tygodnie wkuwali informacje na temat Euro pod okiem trenera Tainera. Brawo dla młodych mężczyzn Mikołaja z Sopotu teraz, i Krzysia z Gdańska. A teraz poprosimy Was o krótkie zdanie. Możecie pozdrowić kogo chcecie. Pozdrawiam swoją mamę. Ja też pozdrawiam Twoją mamę. Pozdrawiam gorąco mamę. Mamę jeszcze Mikołaja z Sopotu. Chcesz pozdrowić? Dziadka. Bardzo brawo, brawo dla dziadek. Dziadka. Teraz ty dziadku, pozdrów. Drogi dziadku, nie chcemy jeszcze spać. Ja myślę, że jesteście na podobnym poziomie, Pawle, z kolegami. Z dziadkiem. No ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy tutaj przyszli, no i wszystkich, których znam. Brawa dla was, brawa ja dla was. Ja pozdrawiam Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Zanuckiego. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam DJ-a Jasnowidza, pana fotografa pozdrawiam, mój mikrofon, mój kabelek. Pozdrawiam Paulus, ciebie, dawno cię nie widziałem, całe trzy minuty, zaraz, co u ciebie? Zaraz o tym porozmawiamy. Zgaśmy także światło. Widzicie Państwo w strefie kibica Gdańsk dwóch młodych, dobrze wychowanych człowieków. I aktywnych. Tak, dokładnie, dwóch młodych, sympatycznych chłopców. Dla was nagrody, proszę bardzo. Brawo, brawo! Dodam, że są to cenne nagrody. Bezcenne! Bank Pekao S.A. je ufundował i firma Panini sprawiła, że są w takiej, a nie w innej formie. Żółwik! Żółwik! Dziękuję! Dodajmy jeszcze, że nagrody są rzeczywiście bardzo cenne finansowo. Dziękujemy Wam, do widzenia, cześć. Kochani, brawa dla naszych pierwszych zawodników Mikołaja z Sopotu, Krzysia z Gdańska i przypominam, to dopiero pierwszy konkurs pod hasłem Mam Talent, czyli co Ty wiesz o zawodach Euro 2012. Za godzinę kolejny konkurs, za rok jeszcze ten konkurs, za 20 lat też na pewno zrobimy jakiś konkurs. W związku z tym macie motywację, aby zdrowo się odżywiać i zostać z nami przez najbliższe dwie dekady.